Mecz z Rosjanami był najtrudniejszy praktycznie i w ogóle się nie spodziewaliśmy, że damy radę z nimi zremisować w regulaminowym czasie gry. No ale jak już ja, jeżeli chodzi o moją osobę, to po pierwszej połowie, jak już widziałem, że jest 0-0, to już czułem po samym sobie, że dociągniemy ten wynik do końca i ukończymy ich może w karnych, no i się udało. Ja nie znałem w ogóle Bułgarów. Ja wpisywałem na YouTube i tam nic w ogóle nie było, żadnych informacji. Więc spodziewaliśmy się, że to może być łatwe, ale były nasłuchy, że od ruskich wypożyczyli tam dwóch, trzech zawodników, ale tak nie było, więc wyszliśmy na boisko, zrobiliśmy swoje i wygraliśmy 6. Tak, było to bardzo dziwne, ponieważ jak jedzie się na turniej, zawsze są jakieś tam spekulacje, gdy jedzie reprezentacja Polski, to wszyscy się zastanawiają, co ta reprezentacja może osiągnąć. Właśnie my nie mieliśmy nawet takich rozmów. My nie rozmawialiśmy, że jedziemy po mistrzostwo, że chcemy coś konkretnego osiągnąć. Nie spodziewaliśmy się tego, ponieważ no, teoretycznie na papierze właśnie nie byliśmy faworytami, więc nie napinaliśmy się i chcieliśmy po prostu w każdym meczu grać na 100%. Oczywiście, gdy wyszliśmy z grupy i trafiliśmy na Niemców w półfinale, no to wiadomo, no, troszeczkę przestraszenie, są teoretycznie lepszym zespołem, ale nie myśleliśmy nadal, ale by było fajnie wygrać i wejść wtedy do finału, w finale wtedy może będzie słabsza drużyna. Tak nie myśleliśmy, po prostu podchodziliśmy do tego meczu z Niemcami, jakby to był nasz najważniejszy mecz życia. Udało się właśnie go wtedy zremisować.